O, cześć, Piotr. Cześć. Dobrze, że cię jeszcze złapałam. Jak się ma Sylwia? Twierdzisz, że bez zmian. O, biedactwo. Kompletnie ją rozłożyło, no. Przecież ona jest taka silna. Moim zdaniem to jest stres, Piotrek, prawda? Oczywiście składanie fałszywych zeznań i pozorowanie samobójstwa musi być bardzo stresujące. No ale kochanie, ona to zrobiła z miłości. Przecież wiesz o tym. Jasne. A teraz przepraszam, pani Elwiro. Śpieszę się. Dziękuję za wszystko. Nie martw się. Ja się wszystkim zajmę. No, leć. No. Pa, pa. Kompletnie cię porąbało? Ziemniaki to dzieci w podstawówce jedzą. Ale Piotrek przynajmniej nocował w domu. I spał na kanapie? Wiesz co, jest mi po prostu wstyd, wiesz? Miałaś 10 lat, żeby ustawić Piotrka. Pojawia się jakaś wieśniara z Huty i ty po prostu kompletnie tracisz kontrolę. Niczego cię nie nauczyłam? A czego ty niby miałaś mnie nauczyć? Przecież ojciec zostawił cię dla 18, błagam cię. On mnie nie rzucił, to ja go rzuciłam. Poza tym poznałam Mareczka. I ustawiłaś go bez problemu. Oczywiście, że tak. Trochę jakoś nie potrafisz go przekonać, żeby mi pomógł. No, rzeczywiście, masz go pod pantoflem. Jakbym chciała, to bym go zmusiła. Aha. Czyli ciebie nic nie obchodzi, że mam poważne problemy? Super. Fantastyczna z ciebie matka. Dobrze, zadzwonię do Marka. Teraz? Halo? Cześć, kochanie. Tak, wiem, że jesteś zajęty, wiem, przepraszam, ale mam prośbę. Tak, nie chodzi o pieniądze. No, wiem, że jesteś zajęty, no. Chodzi o Sylwię, no. Po prostu chciałam, żebyś się dowiedział, czy prokurator zamierza jej postawić zarzuty, no. No. No wiem, że zachowałaś się jak kompletna idiotka. Tak, tak. No tak, no wiem, że ona się nigdy niczego nie nauczy. Tak, tak. Ale jesteś jedyną osobą, która może jej pomóc, no. No błagam cię. No zrób coś. Tak, o Boże, zadzwonisz. Boże, jesteś cudowny. Naprawdę, jesteś najlepszy. No, no to pa. Pa, 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 pa. No, Marek zadzwoni. Łaskawca. Córeczko, powinnaś być wdzięczna. Jestem wdzięczna. A teraz się ogarnij i przestań płakać. Mówiłam ci, że prawdziwa kobieta nie płacze i pięknie wygląda. Mhm. No idź już.